Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 2. Zapraszam was na pierwszy odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Jestem normalnie rozwalony. Powiem wam, że tym Need for Speedem Undergroundem 2 w porównaniu do jedynki czuję się dosłownie... No nie wiem, jak się czuję. Fajnie, powrócić sobie do tej gry to na pewno. Zrobiłem sobie nowy profil, mam swoje profile stare, zobaczcie, stare save'y, MPL, Luce, gdzie mam fantastyczne fury, ale specjalnie stworzyłem sobie teraz nowy profil i bardzo fajna sprawa, mamy tu pełną obsługę pada, to znaczy trzeba sobie tam troszeczkę skonfigurować, żeby na przykład gaz nie był nam na przycisk, a na przykład na trigger, żeby można było sobie ten gaz regulować, ale rzeczywiście ten gaz jest regulowany, skręt jest regulowany i na padzie gra się fantastycznie, tak jak sobie tutaj chwilkę testowałem. Zaczynamy karierę. Oh yeah. Myślałem, że będą duże problemy z uruchomieniem tej gry teraz na Windows 10. Nie było większych problemów. Bardzo spoko, wszystko działa jak trzeba. Zainstalowałem sobie moda graficznego na rozdzielczość Full HD. Nie wiem właśnie, czy doczytały się tekstury wyższej rozdzielczości, bo mogą być jakieś słabsze. No ale mamy wstęp. Niższą Skyline w roli głównej. No i tak. Tutaj będziemy mieli oczywiście większą gamę samochodów do wyboru, większy, obszerniejszy tuning tych aut, otwarty świat, lepszą grafikę i w ogóle chyba wszystko lepsze. Tak chwilkę sobie zagrałem i powiem wam, miałem takie wow w porównaniu do Undergrounda 1, którego skończyłem całkiem niedawno. Nie pamiętam już tego pierwszego razu, jak zaczynałem grać w Undergrounda 2. Jak widziałem w ogóle tą cutscenkę. Przede wszystkim widziałem ją... Właściwie to nie jest cutscenka, tylko filmik po prostu. Everything's cool. I just had to take care of a little problem. Okay. Czyli ja jestem tym problemem. No i co, przylatujemy sobie na miejsce, znamy tą historię przecież doskonale, 100 razy to przechodziliśmy. Bayview, witamy w Bayview. I teraz piszcie w komentarzach pod tym odcinkiem, czy chcecie, abym zainstalował jakiegoś fantastycznego moda graficznego. No, te tekstury chyba się nie doładowały, powinienem zrestartować grę. I powiedziałem przed chwilą, że pad jest obsługiwany, a tu widzę, że... jakieś jaja. Aha. Zapomniałem, że na początku w ogóle nie możemy się ruszać. Tak, teraz mamy taki jakby samouczek, widocznie jest kursor, nie wiem, coś się popsuło, ale chyba... Tak, pad działa, także zobaczcie, tak to wygląda. Na następny odcinek załaduję sobie jeszcze raz grę i te tekstury powinny być lepsze, bo to miejsce parkingowe zdecydowanie lepiej wygląda już w wyższych teksturach, a przed chwilą sobie zwiększyłem ustawienie graficzne tutaj w grze, dlatego to nie wygląda. Ale zobaczcie, rzeczywiście koła możemy sobie skręcać, tak jak... Ja tak wbiłem tutaj, to miałem wrażenie, że gram w jakąś symulację w porównaniu do Undergrounda 1. Możemy sobie także powoli jechać. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie możemy obracać kamery. Możemy sobie jedynie widok zmienić. To chyba tutaj na padzie sobie tak ustawiłem, żeby było w miarę. Żeby było tak w miarę intuicyjnie. Tu mam pauzę. Zmiany biegów. Teraz gram na automacie, ale możliwe, że przesiądę się na manuala z tego względu, że no tutaj już te dźwięki samochodów są zdecydowanie bardziej wyraźne i te obroty lepiej słychać. I tak jedna osoba mi mówiła, że poza tymi dwoma wyścigami, które są widoczne na minimapce, znaczy pisała w komentarzach, są jeszcze wyścigi, jest jeszcze jeden wyścig w takiej uliczce jakby wybrukowanej, także to, co my sobie tutaj przejedziemy, to jest raz,
I oczywiście przejedziemy teraz, jak to się odbiera. Okej, w ten sposób. I padem obsługujemy wszystko. Menu, tak, możemy sobie tutaj wybrać wyścig, zaakceptować. Wszystko możemy padem zrobić, także jest to mega wygodne. Nie muszę sam się przyłączać do klawiaturki, chociaż klawiaturkę mam tutaj blisko, nie? Pod A ustawiłem sobie Nitro. Pyk. Także na padzie od Xboxa bardzo spoko się gra. I no, jestem w szoku w ogóle, naprawdę. Czy taka gra może jeszcze zszokować? Gra z 2004 roku, nie jakiegoś tam 14, 13 czy 10, z 2004 roku. Wygląda sobie tak, gra się w nią fajnie i jeździ się tymi samochodami bardzo fajnie. Jest kilka gier, które naprawdę mi pasują, jeśli chodzi o prowadzenie aut. Jest to właśnie Underground 1, Underground 2 i GTA Online. Też tam bardzo lubię jeździć samochodami. Te samochody się tam prowadzą bardzo, bardzo przyjemnie. I chyba tyle. Tak, innych gier wyścigowych, no oczywiście Forza, tak? Tam to już tak bardziej symulacyjnie, ale jeśli chodzi o taki bardziej arcade'owy styl, tak bardziej, że bardziej, no to zdecydowanie te trzy gry, które wam wymieniłem. Na przykład Most Wanted z 2005 roku. No to już tak ten sposób prowadzenia samochodów troszeczkę się zmienił, ale dalej się prowadzi te samochody fajnie w Most Wanted, tak? Jeszcze tak mi odpowiada. Natomiast fajnie, że na starcie dostajemy takie fajne auto i możemy sobie przetestować mniej więcej jakie prędkości tu będziemy osiągać, ale te prędkości, jak wiemy, osiągać będziemy jeszcze większe wraz z postępami w fabule. No i mamy dostęp do szerszej gamy samochodów, więc nie tylko te w Undergroundzie, tam garstka dosłownie była w Undergroundzie jedynce, garstka tych samochodów i no tak nie do końca mi to pasowało. Bo czasami chciałbym wybrać coś naprawdę innego niż te samochody, które tam były. Na przykład, nie wiem, jakiegoś Pontiaca. Tutaj jest Pontiac GTO przecież. Możemy sobie wziąć, z tym, że on chyba nie za dobrze się prowadził, z tego co ja pamiętam. Tak? Głównie taki nacisk na te Japońce był w Undergroundzie 2, no nie? A tutaj już tą gamę samochodów mamy ciekawszą. No i sama historia. Ja myślę, że ten Underground zajmie nam więcej czasu, jeśli chodzi o serię. No ale też postaram się więcej odcinków nagrywać z tego względu, że no bardzo fajnie się gra w tą grę. Bardzo lubię. I teraz tutaj w porównaniu do Undergrounda 1 nie wybieramy sobie przed każdym wyścigiem poziomu trudności, tylko ustawiamy sobie poziom trudności, jak wejdziemy w menu. Chyba opcje, player. I tutaj gdzieś to się wybiera, już nie pamiętam dokładnie gdzie. Czekajcie, nie wiem czy to nie tu, ale to byśmy chyba musieli wyjść z wyścigu. Jump kamera. O, możemy sobie lusterko włączyć. Tu jest jeszcze jedna bardzo ciekawa opcja. Możemy sobie włączyć powtórkę. Dlaczego to jest ciekawe? Ano dlatego, że jak te boty zaczną później jeździć jakoś tam hardkorowo, to będziemy mogli sobie to powtórzyć. W Undergroundzie jedynce takiej opcji nie mieliśmy, a widzieliście co się działo pod koniec gry. Osoby, które widziały, to widziały. Niech zobaczą sobie ostatni odcinek z Undergrounda jedynki, jeśli chcą zobaczyć coś naprawdę hardkorowego. Było bardzo prosto. Rachel na pewno nie jeździ tak fantastycznie jak ja, więc wszyscy zaskoczeni, what the fuck? Nie, bardzo fajnie. Dobrze, teraz tak, weźmy sobie player. Nie wiem, gdzie to się ustawiało, czy to w menu głównym, czy gdzieś tutaj. O, jest. Poziom trudności, widzicie? Tutaj się ustawia. I lusterko wsteczne. Gdzie to się pojawia? What's the hold up? Ho, ho, ho. Teraz tak, szukamy tego wyścigu na wąskiej, wybrukowanej drodze. Albo coś takiego, przynajmniej tak mi widz powiedział. Tu jest reklama Best Buy. Gdzieś to jest. Jest między tym właśnie wyścigiem, a tym drugim. Powinien być jeszcze jeden dostępny, czyli w sumie aż trzy. Tutaj mamy podpowiedzi. Je też warto zbierać, bo to jest taka dodatkowa kasa. Oczywiście tej kasy jest mało, ale jak tak sobie zerknąłem... O, jest tutaj chyba ten wyścig. Jak sobie zerknąłem na mój stan konta, tego konta głównego, na którym sobie już grę ukończyłem,
no to tam miałem 28 tysięcy dolarów, także nie jakoś tam, wiecie, milion, pół miliona, tylko mało tej kasy. Naprawdę wydawałem wszystko, co miałem na ten tuning, prawda? Okej. I mamy tutaj okrążenie, rzeczywiście szybko znaleźliśmy ten wyścig, bardzo łatwo było na niego trafić. Chyba więcej już nie będzie, poza tym, który mamy jeszcze zaznaczony. Ustawiłem sobie poziom trudności już na trudny, z tego co kojarzę, ale nie pamiętam dokładnie, też na początku kariery, jak pierwszy raz przechodziłem dwójkę, też chyba sobie wybrałem trudny poziom na początku, a później już zmieniłem na normalny, bo widziałem, że tam był normalny, chociaż cholera wie, ale będziemy jeździć na trudnym. Czy z tego tytułu są jakieś bonusy, jeśli chodzi o kasę? No właśnie ciężko powiedzieć. Musiałbym to zbadać, ale czy to ważne? Zobaczymy, na pewno się o tym przekonam jakoś w trakcie gry. Inna sprawa jest taka, że w tej grze nigdy nam się nitro nie kończy. Cały czas ono gdzieś tam się ładuje, za każdym razem, kiedy zrobimy jakiegoś, nazwijmy to stunta, czyli jak miniemy bliżej samochód, to zrobimy power slide'a, cokolwiek. I pyk, i ukończyliśmy sobie bez najmniejszego problemu, chociaż, jak już widzieliście, pod koniec te boty zaczęły mi tam gdzieś deptać po piętach i też były gdzieś w moich okolicach, także zdecydowanie już ten poziom jest wyższy niż w Undergroundzie jedynce tam. No, na początku te boty gdzieś tam całkiem z tyłu były i bardzo powoli jechały, także tutaj jest chyba troszeczkę ciężej, ale zobaczymy. Okej. I no właśnie, te samochody jakby hamują tutaj troszeczkę słabiej niż w jedynce. Dziwne trochę, co? Okej. Golf 4, Hyundai i Superka na starcie. Ta Supra ma już ospoilerowanie z chyba tego trzeciego albo drugiego obszaru miasta, chyba trzeciego. Bo są chyba cztery obszary miasta, z tego co kojarzę. I z trzeciego obszaru miasta ma właśnie ten spoiler, pamiętam, ten z tyłu. To jest nie spoiler, tylko zderzak, nazwijmy to ze spoilerami, no. W ogóle, kiedyś się grało w tą grę na takich niskich rozdzielczościach i rzeczywiście te zegary były bliżej samochodu, wiecie o co chodzi, po prostu mniejsze monitory były, no nie? I teraz to wszystko takie szerokie. Nie pamiętam, czy jak ja grałem w Undergrounda 2 po raz pierwszy, muszę sobie zobaczyć na tą serię. Oś! To czy... Ej, spadowa. Okej. O kurde, trzymają się tu nieźle. No, to czy też tam miałem takiego fajnego moda graficznego, który wystarczy nam kilka plików wrzucić do folderu głównego, odpalacie płytę nawet bez jakichś tam kombinacji, znaczy płytę, odpalacie grę z płyty jakby, no nie? Tylko trzeba płytę włożyć do napędu i gra się odpala, fantastycznie. Nie trzeba tam żadnych kombinacji, nie wyskakują jakieś dziwne komunikaty, jak w przypadku jedynki, że ta gra nie będzie działać na twoim komputerze, czy coś takiego. Nie trzeba nic naprawdę kombinować, instaluje się grę. Wszystko działa fantastycznie. Okej. No i chyba to tyle, no nie? I palimy kapuora. No i co? Prawie 1000 zarobiony. Czy więcej kasy dostawaliśmy? No musicie wy już stwierdzić w komentarzach, dajcie znać. Czy więcej kasy dostałem w tym wyścigu, który teraz jechałem, czy w pierwszym? To czekam na wasze komentarze. Tutaj jeszcze możemy się z kimś ścigać. Prawdopodobnie, czy nie. To się jakoś ich wyzywało na pojedynek. Trzeba było chyba się zrównać z nimi, ale nie wiem, czy teraz mogę. No, teraz to chyba nie działa, bo by się pojawiła taka opcja w tej szybkiej nawigacji, ale teraz chyba tego robić nie można, więc jedźmy po prostu do salonu samochodowego, no i kupimy pierwszą furę, no bo tutaj nie ma tak, że... Znaczy też wybiera się pierwszą furę, ale ona musi z nami zostać na jakiś czas, nie? Dopiero następną sobie kupimy, jak sobie na nią zarobimy i jak będzie taka potrzeba, także teraz ten wybór musi być mądry.
No taki dosyć przemyślany, nie? W miarę. Okej. Hey, what's going on? Hey, finally, coś tam, huhuhu. No i teraz tak, mamy możliwość wyboru samochodu z napędem na tył, tak jak Nissan 240 SX, czyli na początku drifty, co? Peugeot 106? Damn. Ej, ja mam chyba amerykańską wersję tego... tej gry, ja nie wiem czemu. Może wgrałem patcha tego jakiegoś, nie mam pojęcia czemu. Nie, bo są kraki właśnie amerykańskie. I są kraki europejskie, z tym, że ja w ogóle żadnego kraka nie wgrywałem. Może to chodzi o... o jakiegoś patcha albo coś takiego. No ale fajnie, nie pamiętam, żebym jeździł tymi samochodami, żebym miał te samochody. Peugeot to raczej napęd naprzód, no ale nie ma tu innej opcji. Nissan, Corolla... Raczej nie wybrałem Corolli, jak grałem za pierwszym razem, przynajmniej nie przypominam sobie. Możecie to porównać i obejrzeć sobie stare odcinki z Undergrounda 2. Link macie w opisie tego filmu do tej serii. Ale Vauxhall... Nigdy nim też nie jeździłem. Napęd naprzód, bo to jest tak jak Opel Corsa. Dużo tu przednio napędowców jest, nie? Ten ziomek ponoć dobry. No ciężko się zdecydować na tą pierwszą furę. Najfajniej by wypadało tutaj, wypadała tutaj Toyota Corolla. Bo wydaje mi się, że na początku kiedyś wybrałem sobie Nissana 240 SX. Na 90%, no. A Corolli nie wziąłem, bo myślałem, o Jezu, ten kwadraciak, dajcie spokój. To jest trudny wybór teraz. Ale Corolla ma najgorsze przyspieszenie z tych autek, widzę. Peugeot. Patrzcie, jaki ten Peugeot ma wysokie staty na starcie. Dawaj bierzemy tego gnoja, co? Nie pamiętam tego na pewno, nie pamiętam, żebym tym kiedykolwiek jeździł w undergroundzie jakimkolwiek. Więc to może być ciekawa przygoda. Okej. Okay. I tak on sobie wygląda. Ojej, to tutaj się zmienia kamerę. O, tak on sobie wygląda, także... czegoś takiego jeszcze... jeszcze nie widziałem takiego samochodziku tutaj. I chyba będziemy mogli go sobie teraz przekolorować, nie wiem, jaki to był warsztat... A nie, to był chyba garaż. To była chyba nasza kryjówka. Ale pojedziemy sobie tutaj, nawet troszeczkę pamiętam mapkę, wiem, że jak tam się pojedzie, to będzie trzeba zjeżdżać z autostrady. A jak tu pojedziemy... A w sumie tam też nawet by chyba było szybciej. No nic, nieważne. Także co, wzięliśmy sobie samochód, który ponoć jest najszybszy z tych aut, które mieliśmy dostępne. To bardzo ciekawe. Zbieram sobie te wszystkie rzeczy i zobaczcie, grosz do grosza i w banku już 1000 czegoś. Waluty, kredytów, nie wiem... żelek, albo czegoś innego. O, mamy lusterko, jak włączymy sobie kamerę z maski, czy to ze zderzaka. Z kokpitu kamerki tutaj nie mamy. Szkoda, bo pewnie te kokpity fantastycznie wykonane są w tej grze. Nie żartuję. Okej. Okay. Fajny ten klimacik, nie? Taki komiksowy, podoba mi się. Okej. Okay. Dobra, Rachel, wiem, że organizujesz tu zawody, już to wiemy. Tutaj nie ma w ogóle co patrzeć na początku, bo... no co? Tak? No, nic tu nie zrobimy. Mamy 5 slotów na samochody, no ale jeździć naraz możemy tylko jednym, więc... no właśnie. W jedynce to było ciekawie rozwiązane, bo po prostu wymienialiśmy samochód z częściami, prawda? A tutaj każdy samochód chyba ma oddzielne części, czy coś takiego. Tylko oczywiście najpierw musimy je odblokować. No i co? I pozostało nam robić wyścigi. Już widzę, że pojawił się pierwszy drag. I teraz, czy warto odkrywać, jeździć po mapie, żeby odkrywać kolejne wyścigi? No i mamy. Leo, listen here. Tu musimy po prostu... jeździć tak jak normalne wyścigi, nie? I o ile te pierwsze wyścigi są naprawdę bardzo fajne, tak później zaczną się te wyścigi URL. Na... no bądź co, bądź tu też mamy zamknięte tory, ale chodzi mi, wiecie o co.
Wow, jak to skręca. Bierę go. Chodzi mi o to, że te wyścigi są po prostu nudne strasznie. Nawet już te street crossy. Ja mówię na to Street X po prostu, tak się lepiej mi wymieni niż Street Cross, tak się dłużej. Street X, albo po prostu X-y. O, będziemy mówić na to X-y, okej? No to one są już ciekawsze, bo są takie bardziej dynamiczne moim zdaniem. O kurde, i powiem wam, że naprawdę ten Peugeot jest dobry. Już na samym starcie. Pamiętam, że właśnie jak się przesiadało z samochodu Rachel do jakiegoś tego nowego, czy to 240 SX, czy do Corolli, to zawsze było takie zamulanie totalne, była lipa. A tutaj ten samochodzik jest bardzo żwawy. I bardzo ciekawie się go prowadzi, bardzo skrętny jest, dobrze przyspiesza, tak jak mówiło o tym statystyki. Oczywiście samochód Rachel już by tu miał na liczniku ze 200 km na godzinę, ale nic. Tutaj mamy pierwszego draga. Chyba na początku nie ma żadnych ukrytych wyścigów, ale głowy sobie urwać nie dam. Te filmiki, no nie? Jeden wielki piksel. I teraz tak, ponieważ teraz gram na padzie, no nie? Więc mogę sobie fajnie ustawić obroty na dragu. W Undergroundzie jedynce miałem z tym problemy, a teraz zobaczcie. Tak, mogę sobie, no kwestia wprawy, teraz mi się nie udało. Ale jeśli chodzi o start, to mam taką przewagę, nie? Że wyrobię sobie w jakimś samochodzie taki moment, i będzie naprawdę switaśnie. O, perfect shift. No, na początku jest łatwiej, bo ta strefa zmiany biegów na perfekcyjny... strefa perfekcyjnej zmiany biegów jest dłuższa. Podejrzewam, że później będzie... A, się, co on zrobił? No kurde, to nie GTA, żeby tak trafiki zajeżdżały drogę. Da. Fuck. Ej. Perfect shift. No, ale później podejrzewam, że będzie trudniej, bo te samochody będą szybsze, mocniejsze i fantastyczniejsze. No, ale z tego co kojarzę, chyba jednak tutaj w dwójce te biegi zmienia się fajniej na dragu. W sensie łatwiej trafić w tego perfekta niż to było w jedynce. I teraz ciekawe, czy uda mi się tą... Słyszę, jak brzęczy mi tu coś koło ucha. O, shit, dobrzy są już, widzicie? To nie są żarty. Musimy cały czas perfekty lecieć. Ach, jeszcze raz, spróbujmy w tego perfekta trafić. Już prawie mi się udało. O, i teraz jedziemy! Jak w zwolnionym tempie, po przesiadce z Undergrounda jedynki. Ale poradzę sobie, na samych perfektach jedziemy, zobaczymy co się stanie. Top speed w tym aucie. Statystyka była naprawdę wysoko, więc powinniśmy sobie dać radę. Ale już na starcie zobaczcie jaki poziom. Tak? Nie są przelewki jakieś. Poważnie, nie zauważyłem. Jeszcze raz. Zagapiłem się na coś, nie wiem na co. Przecież nawet żadnej dziewczyny nie było. Czy on mi zajechał drogę, czy mi się... Nie wiem, co się stało. Zagapiłem się chyba na program do nagrywania, bo ostatnio, jeśli chodzi o Undergrounda jedynkę, miałem taką no, przykrą sytuację, że mi się dwa odcinki po prostu popsuły. I teraz sobie tak zerkam, czy na pewno wszystko się nagrywa, czy na pewno jest wszystko ok. O, shit! Ta Corolla poważnie taka dobra jest? Czy oni już tam jakieś części tuningowe powsadzą? O, shit, ale się rozwalił. Patrzcie na to, ta Corolla wymiata. Trzeba się za nią ustawić w takim razie. Czy ja mam tu szóstkę? Nie, pięć biegów. Patrzcie, jakiś wirus. Co, musimy tą Corollę złapać, ona jest koło mnie, to ta czarna. O, shit! Start ma strasznie słaby, ale jak mnie teraz wyprzedzi... Widzicie, ja tu nie daję za wygraną, nie? Nie ma mowy. Jak mnie teraz wyprzedzi, albo po prostu nie dać się jej wyprzedzić. O, fantastycznie. Będzie musiała przyhamować. No co, gnoić od samego początku. No teraz ta się tutaj wysuwa na prowadzenie. O, shit. O, widzieliście, trafik chciał zajechać jej drogę i nie zajechał.
Co jest? Gonimy, 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 gonimy. Everything you got! Fantastycznie. Cyk, winner. Trzeba było powtarzać 50 razy, ale się udało. No i fajnie. Poszło. Pierwszy drag wygrany, nie było łatwo. I dostałem SMS-a. Window, i już możemy, patrzcie, już pierwsze części tuningowe po dwóch wyścigach się pojawiają. Także w Undergroundzie 1, pamiętacie jak było? Trzeba było się najeździć, a bodykit dopiero na ostatni wyścig się odpakował. No masakra! A tutaj bodykit możemy zainstalować sobie do tylko jednego samochodu. Więc jak dostaniemy tą unikalną część, to tylko do jednego, ale ja już sobie tam jakichś cheatów poszukam, żeby odblokować dla innych, bo nigdy w Undergroundzie dwójce, nie sprawdzałem bodykitów dla wszystkich samochodów. W jedynce mieliśmy taką wygodę, że mogliśmy sobie wymieniać samochody, a te części tuningowe przechodziły z jednego samochodu na drugi. To było mega wygodne, no nie? Bo mogliśmy sobie sprawdzić, jak to wygląda. No z czystej ciekawości bym chciał zobaczyć. W Mazdzie jakiejś tam, nawet w tym cholernym Peugeotcie, no. Trzeba to sprawdzić i już. I w jedynce mieliśmy dwa warianty do wyboru, jeśli chodzi o bodykit. No i też tam w zasadzie wszystkich bodykitów nie sprawdziliśmy, bo jest ten jeszcze drugi wariant bodykitu, który... No by na pewno by inaczej wyglądał na przykład Mazdzie RX-7 albo tam innym samochodzie, którym sobie jeździłem pod koniec, prawda? Który dla mnie był najlepszy. No, ja tam sobie wybrałem chyba pod Mazdę RX-7 bodykit i on się okazał taki szeroki bardzo. Dla niektórych samochodów te błotniki były takie... No nie wyglądały ładnie, zdecydowanie ten drugi bodykit by wyglądał chyba lepiej, bo z kolei ten drugi bodykit widziałem, że wybierały boty, no nie, do swoich samochodzików. Podczas wyścigów właśnie widziałem, że te bodykity zdecydowanie na innych samochodach wyglądały ładnie, więc musiałem mieć ten drugi wariant. Okej. Daj radę to, o się, daj radę to autko. Muszę sobie troszeczkę zmienić tutaj układ przycisków na padzie, bo troszeczkę nie pasuje mi pauzowanie gry, ale to wiecie, kwestia dostosowania. No i na następnym odcinku to obserwujcie, czy zmieniły się, poprawiły troszeczkę teksturki. No i oczywiście to, co na początku odcinka się pytałem, czy chcecie, abym zainstalował jakiegoś moda graficznego. No bo jakieś tam mody graficzne są, tylko że one też... nie do końca dobrze robią. nie robią nam dobrze, no te mody, niestety. Nie, chodzi o to, że te tekstury są takie skontrastowane. Moim zdaniem nawet gorzej wygląda niż podstawowa wersja gry, dlatego że dodają takie ostre te teksturki niekiedy, zamiast wrzucić się jakiejś takiej lepszej jakości. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. No po prostu popatrzcie sobie te mody graficzne, jak wyglądają. Tekstury, nie tekstury? Tu mam aż 3 okrążenia, ja pierdziu. I zobaczycie, o czym mówię, no bo nie wygląda to aż tak dobrze, jakbyśmy tego chcieli, zgadza się? Co tam z przodu jedzie? To chyba ten... Albo Focus, albo ten Vauxhall. Corsa. Tak, to jest ta Corsa. Jaki paskudny wlot na dachu to miało. Shit. Lepiej tego... O, shit. Lepiej tego nie pokazywać na odcinku, naprawdę. Lepiej niech się tu nie zbliża. A jak się zbliży, to knockout od razu. Na wyścigach tu jest ta sama zasada, co w Undergroundzie 1. Dokładnie ta sama. Jak jakiś brzydal mi się tutaj zbliży i tutaj mam nagrywanie, tutaj wszystko jest, wiecie, monitoring z tyłu i z przodu włączony cały czas, wideorejestratory. W każdym możliwym kierunku są poustawiane szerokie kąty jak w GoPro i fantastycznie, wszystko wyłapiemy teraz, bo tutaj mamy w opcjach cyk, replay, kamerkę zaraz, nawet w trakcie wyścigu mogę zobaczyć, co się stało, także one tutaj niech się pilnują troszeczkę, a też potrafię tutaj nieźle śmigać, z tym, że nie jest to tak hardkorowo widoczne jak w jedynce. No w jedynce to już pod koniec gry była masakra, ale tego się spodziewałem, ja wiedziałem, że tam tak będzie.
Tutaj jedna osoba mi też pisała w komentarzach pod Undergroundem 1, że w dwójce można wyłączyć sobie to takie doganianie, czyli sztuczne zbliżanie się botów do naszego tylnego zderzaka, jeśli jesteśmy no dość daleko od nich. Czy ja sobie chcę to wyłączyć? No raczej nie, bo nie chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, gdy te boty rzeczywiście nie będą sobie radzić, tak? Będą bardzo słabe, gdzieś daleko będą zostawać cały czas i będzie mi po prostu łatwo wygrywać. No, do tego zdecydowanie nie chcę sobie dopuścić, ale jeśli będą naprawdę jakoś tragicznie się zachowywać na drodze, to pomyślimy nawet, jeśli chodzi o zmianę poziomu trudności, no bo kurde, jak mają jeździć tak jak w jedynce od środka gry, to mnie przecież krew zaleje jak w Trackmania Turbo. I mamy ostatnie okrążenie tego wyścigu. Będziemy sobie, no bądź co bądź, początki tego Undergrounda są takie jakie są, powolne, monotonne, gra strategiczna. Przypomina mi się jazda moim starym Passatem. Jechałem sobie do pracy i wyprzedzanie czegokolwiek, ciężarówki, samochodu osobowego czy nawet roweru, to była gra strategiczna. Dociskasz gaz do końca, przyspieszasz tak samo, jakbyś docisnął gaz do 1/4 czy do połowy. To raz, a dwa... masakra. A jak się okazało, pod koniec, jak już sprzedawałem tego starego Passata, okazało się, że była tam pompka, bo jest tam pompa na spaliny, i na coś jeszcze, nie wiem jak ta pompa dokładnie tam była ustawiona, to był Passat z 92 roku. I później ja właśnie kupiłem pod koniec nową pompę, bo jak przyjechał jeden klient, chciał kupić, docisnął mu do końca gazu na zimnym i ta pompa rypnęła, nie? Bo się tam nie rozgrzała i dupa. No i musiałem kupić nową pompę, tam chyba 400 zł kosztowała. Znaczy nowa, no jakaś tam używana, jakaś z rynku wtórnego. 400 zł to i tak nie jest drogo, no nie, jak na taki samochód. I samochód, kurde, zaczął dopiero wtedy jeździć. Takim autem to ja mógłbym wyprzedzać już, a nie, kurde, jak ten gaz nie działał w tamtym samochodzie, to masakra. No ale przypominają właśnie mi się tamte momenty, gdy jeździłem tym starym Passatem, to przypomina mi się teraz, jak zaczynam tego Undergrounda, chociaż ten Peugeot jest no zdecydowanie bardziej żwawy, kurczę. Jak ja tu widzę jakieś, nie wiem, jakieś 9 sekund do setki, coś koło tego, a nie 15 minut, jak w moim Passacie, dajcie spokój. Ej, zapraszam was na kolejny odcinek z Undergrounda 2. Mam nadzieję, że ten filmik mi się nagrał i że się zapisze. Mam taką nadzieję. Trzymajcie się, do następnego razu, pa pa.